Siema! Po raz czwarty, a jako organizacja tego stowarzyszenia będą po raz pierwszy, robimy morsowanie dla WOŚP, międzyrzeckie morsy dla WOŚP. Przed chwilą mieliśmy grupę odważnych ludzi, która zdecydowała się w ten potwornie wietrzny dzień wejść do wody. Mamy tak, mamy dzisiaj bufet, zawsze jesteśmy z bufetem, zadatki do puszki. Zapraszamy, każdy kto wrzuci chociaż piątaka do puszki, dostanie coś ciepłego. Mamy ognisko przygotowane wspólnie ze strażakami z SP Stołpno. No i cóż, chodzi o dobrą zabawę, integrację i wymianę dobra. Pogoda nie jest dobra do morsowania dzisiaj, właśnie. To nie jest dobra pogoda do morsowania, ponieważ jest bardzo wietrznie. Natomiast mieliśmy okienko pogodowe, jak zaczynaliśmy akcję. Na sam moment wejścia do wody rozpadał się śnieg, mocno wiało. Sądziliśmy, że będzie mniej ludzi, a mimo to no, nie zawiedli. Także jest siła, jest moc, pewnie dla szczytnego celu ludzie się poświęcili dzisiaj, super. Myślę, że będzie sporo w tych puszkach, bo patrząc po kwotach, które wpadały, to jesteśmy zaszczyceni i zszokowani też hojnością, także jest nam bardzo miło z tego powodu. Dzisiaj, tak jak rok wcześniej, byliśmy odpowiedzialni za wykucie przerębla w kształcie serca i za zabezpieczenie całej imprezy morsowania z okazji 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byłem przebrany w suchy skafander, żeby tam powyciągać jakieś większe kawałki lodu podczas wycinania, a kiedy już odbywała się cała impreza, to byłem w razie czego do asekuracji. Lód był gruby? W sumie, jak na naszą dzisiejszą aurę, to trochę się zdziwiłem, bo było około 10 cm, także lód był gruby, chociaż był kruchy, także nie jest i tak bezpiecznie, żeby po nim chodzić. Okej, okay, i woda zimna też. Woda zimna, jak jest lód, to jest i zimna woda. Na zewnątrz mamy około 2 do 1 stopnia, woda jest bliska zeru, ale jakoś to poszło. Pomagaliśmy tak, dołożyliśmy swoją cegiełkę, nasz wkład do przygotowania imprezy z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.